Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus rzekł: nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby doskonalili się w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mówiąca o Słowie Bożym, pamiętam, jak na pierwszą komunię dostałem pierwsze Pismo Święte, a później, to było 2 lata później, pojechałem z rodzicami na Oazę. Tam był taki ksiądz Jan. My jako dzieciaki tak przebiegaliśmy koło niego. Potem się dowiedzieliśmy, że to był ksiądz, który był w Katowicach i ojcem duchownym w seminarium, i charyzmatykiem wielkim. Chyba jeszcze żyje. I pamiętam, że to właśnie od niego dostałem wpis do tego Pisma Świętego 2 lata po pierwszej Komunii Świętej. Wpis był taki, jest taki: jak nie będziesz wiedział, co mówić, zacznij czytać. I pamiętam, że przez lata to czytanie Pisma Świętego, pewnie jak i Tobie, szło mi tak bardzo opornie. No niby tam coś się czytało. Były rekolekcje oazowe. Wypełnialiśmy zeszyty formacyjne. To nam trochę pokazało, że faktycznie jest wiele odpowiedzi w Piśmie Świętym na nasze życiowe pytania. Nawet jak byłem w seminarium, to tak jak teraz patrzę, seminarium miało tak wiele bodźców różnych, emocjonalnych, duchowych, przyjacielskich, że ja nie byłem na tym etapie, żeby wtedy jakoś go zgłębiać. Mimo tego, że studiowałem Biblię, to jej nie zgłębiałem. I pamiętam mojego pierwszego proboszcza, księdza Jana, który otwierał Pismo Święte na ambonie i czytał to, co otworzył. Mówił kazanie, przewertował 5 kartek i znów mu się otworzyło na tym, co chciał, żeby było powiedziane, albo co bardziej Pan Bóg mówił przez niego. I to mnie wtedy zachwyciło. I wtedy musiałem zrobić krok do tyłu, albo kroki do tyłu. Te wszystkie studia, komentarze, czytanie, to wszystko było jeszcze przede mną. I to cały czas jest. Podobnie jak umrzemy, to i tak wszystkiego nie zrozumiemy. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to słowo jest żywe. I dlatego w niedzielę biblijną, drugą niedzielę biblijną, warto sobie przypomnieć, że to nie jest zbiór ksiąg, które otwieramy raz czy 2 razy do roku. Że to słowo naprawdę mówi do nas
o Bogu i sam Bóg przez to słowo mówi. I że wszystko, co po ludzku już sobie wymyśliliśmy, to słowo nam zmienia, przemienia i pokazuje właściwy kierunek. Ale przede wszystkim to słowo daje nam pokój. I tego pokoju sobie i wam życzę w jedności. Z wszystkimi, którzy się dzisiaj tu jednoczą na modlitwie i z tymi, którym tej jedności brakuje, bo jakieś ludzkie słowo stanęło między nami. Jeżeli pozwolimy, żeby Boże Słowo stanęło między nami, to ono tylko jednoczy, ono scala. To jest tak, jak dzisiaj czytaliśmy Słowo Jezusa, aby wszyscy byli jedno. Znacie to słowo wszyscy.